prawie 25 minut po godzinie 11. To jest telewizja w Polsce.pl. Pilnujemy Polski między innymi na 196 kanale Polsatu Cyfrowego. Nas można oglądać albo na Facebooku, albo poprzez Twitter, albo przez inne media społecznościowe. Zachęcam. Teraz ze mną Marcin Fijołek, prowadzący dziś portal w Polityce.pl. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Marcinie. Dlaczego, powiedz mi, w prasie codziennej nie ma prawie ani słowa o zgromadzeniu parlamentarnym NATO? Przecież szczególnie w naszym położeniu geograficznym, na naszej wschodniej flance NATO, tak naprawdę to jest to bardzo ważne wydarzenie, chociaż może nie do końca decyzyjne, ale przecież mówimy i przygotowujemy szczyt w Brukseli, więc tak naprawdę powinni o tym grzmieć chyba wszyscy. Są dwie przyczyny tego zagadnienia, o którym mówisz. Pierwsze, dość pragmatyczne i niepełne wyjaśnienie, czyli takie, że po prostu trudno sprzedać taki temat na czołówkach gazet, bo tam są często dyskusje bardzo szczegółowe, bardzo takie merytoryczne, akademickie, opisujące choćby, nie wiem, rozkład sił, jakie Amerykanie czy Sojusz Północnoatlantycki powinien rozmieścić na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. To jest taka ciekawostka dla ekspertów, bardziej dla kogoś, tak, prawda, ale żeby zainteresowanego. Osób, które się tutaj pojawiają, no już jakby pozwalają no gdzieś to sprzedać. No właśnie, dlatego powiedziałem o jednej niepełnej przyczynie, bo druga uzupełniająca przyczyna, mam wrażenie, że bardziej istotna, jest taka, że po prostu trzeba byłoby powiedzieć wprost o tym, że Polska pod kierownictwem pana prezydenta Andrzeja Dudy, pod kierownictwem rządu premiera Morawieckiego, wcześniej pani premier Szydło i kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, no jest ważnym głosem podczas takiej debaty, jest mocno przepycha się, mówiąc trochę kolokwialnie, na forum i NATO, i Unii Europejskiej w sprawach bezpieczeństwa, i gdzie jak gdzie, ale tutaj mamy realne sukcesy i niezłe widoki na kolejne sukcesy, to znaczy na zwiększenie obecności Amerykanów w naszym kraju, wojsk amerykańskich w naszym kraju, na stałą, a nie rotacyjną obecność wojsk sojuszu. No jest tutaj czym się pochwalić, no i media, które musiały to zrelacjonować, no musiały powiedzieć wprost, no nie da się opowiedzieć o aktywności NATO na terenie naszej części kontynentu bez powiedzenia, to jest też zasługa polskiego rządu. I żadnej marginalizacji nie ma. Będziemy na bieżąco oczywiście to zgromadzenie parlamentarne śledzić, będziemy państwu relacjonować i podawać najważniejsze cytaty z przemówień, które są między innymi sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, ale także polskiego prezydenta Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego, polskiego premiera, bo te wystąpienia już za nami. Jeżeli mowa o parlamencie, no to wczoraj po 40 dniach zakończył się protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W takiej glorii chwały, triumfu wyszły z te protestujące panie ze swoimi dziećmi, ale mam wrażenie, że tutaj poranione są obie strony. To znaczy nie można tutaj mówić o jakimkolwiek zwycięstwie. Zdecydowanie nie ma tutaj wygranych, nie ma tutaj też przegranych tego protestu, no bo z jednej strony protestujący osiągnęli naprawdę dużo. To znaczy to nie wybrzmiało, bo oczywiście oni odchodzą z parlamentu bez realizacji tego drugiego postulatu, ale naprawdę wywalczyli dużo. Po pierwsze, zwrócili uwagę opinii publicznej na problemy osób niepełnosprawnych, na rzeczywistość, w jakiej żyją, funkcjonują na co dzień. To bardzo dużo. Po drugie, wywalczyli realne kwoty, realną pomoc od rządu. Zwiększenie renty socjalnej, przepraszam, do kwoty minimalnej. Zwiększenie ulg na konkretną pomoc przy rehabilitacji. To jest naprawdę sporo. Oczywiście to nie jest wystarczająco, jeśli chodzi o potrzeby osób niepełnosprawnych. To sobie powiedzmy wprost. Polskie państwo jeszcze tutaj ma dużo, dużo do odrobienia, jeśli chodzi o taką lekcję zadaną. Ale kierunek jest słuszny i dużo udało się wywalczyć. Tutaj nieformalnie czy nieoficjalnie politycy PiS przyznają, że przez te 2,5 roku udało się sporo zrobić na gruncie polityki społecznej, socjalnej. 500+, pensja minimalna, wiek emerytalny, etc., etc. Ale tutaj, jeśli chodzi o grupę osób niepełnosprawnych, no może nie chcę powiedzieć zaniedbano. Można było zrobić więcej i ten protest sprawił, że zrobiono. Z drugiej jednak strony, no twarde trzymanie się tego postulatu 500 zł w żywej gotówce spowodowało, że brak jego realizacja, to było od początku niemożliwe do zrealizowania, o czym świetnie piszecie w tekście dzisiaj okładkowym w tygodniku Sieci razem z Markiem Pyzą. No brak realizacji tego postulatu spowodował, że jednak odchodzą no przegrani, no jakoś nie w pełni satysfakcjonowani. To prawda, w tygodniku Sieci piszemy, dlaczego ten jest nierealizowalny, ten postulat. Chodzi o to, że należałoby dać o wiele większej grupie niż ta, która postuluje. To była decyzja Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku, że dzielić niepełnosprawnych z powodu tego, kiedy ta niepełnosprawność nastąpiła, absolutnie nie można. Ale jeszcze o samym tym wyjściu. Widzieliśmy takie postaci jak Anna Komorowska, która w 2014 roku nie znalazła czasu dla protestujących. Teraz mówiła o marszałku Kuchcińskim jako o damskim bokserze. Był też suspendowany ksiądz Wojciech Lemański ze wsparciem duchowym, który przeprasza za kościół, co jest absolutnie kuriozalne, ale też takie osoby jak na przykład Andrzej Hadacz, który gdzieś jak się pojawia zadyma, no to i on się pojawia. To oczywiście każe zapytać, o co tu tak naprawdę chodzi, czy to jest kolejny wiec KOD-u, czy też jakiś tam obywateli RP, czy kogoś innego, czy też jakaś walka o realne przywileje dla niepełnosprawnych. Mignęła mi to nawet Agata Młynarska, w ogóle towarzystwo naprawdę z różnych bajek sceny politycznej, ale jednej politycznej przede wszystkim. Tak, no właśnie, politycznej, bo trudno interpretować, już później było w
wsparcie dla tego protestu, oprócz takich osób jak choćby Janina Ochojska, gdzie tutaj bym zostawił jednak realną walkę o potrzeby osób niepełnosprawnych, i kilka osób rzeczywiście z troską pochylało się nad tymi postulatami, nad tym problemem, o którym rozmawiamy od kilku dobrych tygodni. Chociaż bez zrozumienia tego problemu i bez zrozumienia tego, dlaczego 500 zł dać nie można. Zgoda, tutaj już tak, ale rzeczywiście intencje nie wszystkich były z drugim dnem, ale dużo naprawdę postaci, które się tam pojawiło, przewinęło, jeździło z wózkami wyprowadzając na spacery tych niepełnosprawnych, choćby z parlamentu, to zresztą na okładce widnieje sieci, no pokazuje, że tam było drugie dno, co albo nawet trzecie dno polityczne, partyjne, to była też taka próba wykorzystania tych osób, to nie mam wątpliwości, ja nie odbieram dobrych intencji tym protestującym, przynajmniej na początku, tak, pani Hartwig protestowała też w 2014 roku, sprawiła dużo zamieszania w czasach rządów Platformy, dużo kuku, mówiąc trochę kolokwialnie, zrobiła premierowi Tuskowi. Dzisiaj oczywiście te protesty szły dalej. Ja rozmawiałem z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim. On 4 lata temu podczas rządów Platformy, razem z nimi w parlamencie, razem z protestującymi niepełnosprawnymi ich opiekunami. I ksiądz Tadeusz mówił mi tak, że rzeczywiście postulaty są w części słuszne, w części możemy dyskutować, ale wtedy, za czasów Platformy, zrealizowano jeden bodaj 17 postulatów i protest wygaszono, biorąc pod uwagę właśnie problemy zdrowotne i potrzeby niepełnosprawnych. Dzisiaj w tej rzeczywistości, jaką mamy, jednak podgrzewano ją aż do 40 dni, aż do takich emocji, jakich byliśmy świadkami, jakie widzieliśmy w trakcie tych obrazków, przepychanek z strażnikami, oskarżeń o molestowanie, no bardzo dziwnych tekstów, brzydkich, przykrych. To puściły nerwy ewidentnie wielu osobom, nie tylko zresztą protestującym, ale też politykom. No trochę się z tego zrobił taki rzeczywiście partyjny show, a nie refleksja nad problemami niepełnosprawnych. To prawda, zachęcam do spojrzenia na portal wpolityce.pl, tam agregacja rozmowy z Bartoszem Marczukiem, którą dziś przeprowadziłem w telewizji w Polsce.pl. Zachęcam też do sięgnięcia pod tygodnik sieci, tam dokładnie tłumaczymy, o co chodzi tak naprawdę z tymi postulatami niepełnosprawnych, i to z tymi spełnionymi i z tymi niespełnionymi. Marcin Fiełek, portal wpolityce.pl, dziękuję bardzo. Dziękuję. A już za chwileczkę, szanowni państwo, wracamy do naszego kolejnego gościa. Właściwie przybędziemy tutaj z naszym kolejnym gościem, to minister sportu i turystyki Witold Bańka, który opowie m.in. o tym, co widział w Kijowie na finale Ligi Mistrzów. Zapraszam.